Dzień pierwszy. Porwanie. Stałem w świecie ciemności. Nie było nieba ani ziemi, tylko nieskończona ciemność. Sen. Wśród tego całego rozmycia zdałem sobie sprawę, że nie śnię, jednak nie mogłem kontrolować moich myśli. Powtarzający się szum był irytujący, niczym radio ze słabym sygnałem. Nagle ziemia zaczęła mnie pochłaniać niczym lotne piaski. Próbowałem poruszyć nogą, ale zdałem sobie sprawę, że nie mogłem się ruszyć. Moje kostki, moje kolana, moje ramiona. Ciemność stopniowo pochłaniała moje ciało. Usłyszałem tą dobitną pogardę, nim moja wizja została przejęta. Nienawidzę ludzi takich jak ty. Nadal w połowie przytomny otworzyłem oczy. Pokój przede mną nadal był tym samym nieznanym miejscem. Więc to nie był sen. Długie westchnięcie nie było w stanie ulżyć przygnębieniu leżącemu na moim sercu, które opadło głęboko na dno mojej piersi. Zostałem porwany. Jaki był ich cel? Co powinienem zrobić? Mój umysł był pusty. Było więcej zamieszania niż strachu. Mawia się, że w obliczu zagrożenia albo struchlejesz, spróbujesz uciec, albo spróbujesz walczyć. Odruchowe zamarcie w miejscu, aby nie zwrócić uwagi napastnika, było chyba najlepszym opisem tego, jak się czułem. Próbowałem pociągnąć za sznury, ale nic się nie wydarzyło. Ból głowy był ciężki do zniesienia. Tabletki przeciwbólowe, które zazwyczaj trzymałem w plecaku, były poza moim zasięgiem w obecnym stanie. Szlak. Mój umysł nieco się oczyścił, bo po przespaniu się. Wszystko, co się wczoraj wydarzyło, nadal wydawało się snem, lecz rzeczywistość stała tuż przed moimi oczyma. Był tu jedynie rozkład, tak jakby wszystko było netknięte od długiego czasu. Czy to był opuszczony, pusty dom? Może oni tu żyli? Porywaczki nigdzie nie było. Nie słyszałem nic dookoła, więc nie mogłem stwierdzić, jak wiele ludzi było w okolicy. Może krzyk o pomoc mógł zwrócić czyjąś uwagę, ale porywacz może również być tuż za drzwiami. Mój krzyk może nie być usłyszany i mogę wpaść w kłopoty, jeżeli zwrócę uwagę na porywacza. Nadal czułem ból w miejscu, w którym zostałem kopnięty wczoraj. Starałem się ułożyć trochę bardziej komfortowo, rozluźnić plecy, opierając je o ścianę. Po pierwsze, mój stan fizyczny. Moje dłonie zostały związane tak mocno, że nie mogę nimi ruszyć, ani tym bardziej poluzować liny. Ogólnie czułem się dobrze, ale nie byłbym w stanie odpocząć w tej pozycji. Musiałem zachować siły na ucieczkę. Więc od czego zacząć? Jak zostałem porwany? Moje wspomnienia sprzed pojawienia się tutaj. Byłem w drodze do domu ze szkoły wieczorowej. Nagle ktoś zawołał moje imię, kiedy przechodziłem obok drogi w remoncie. Moje usta zostały zakryte, zanim mogłem się odwrócić. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, był zapach jakiegoś chemikalia. Jakiś środek usypiający? Może eter? To brzmiało jak fabuła prosto z filmu, którego nigdy bym sobie nie wyobraził, że może przytrafić się mi. Nie żeby wiele osób przechodziło tamtym miejscem, ani żeby był tam jakiś kamery monitoringu. Prawdopodobnie nikt nawet jeszcze nie zauważył, że zostałem porwany. Nie byłem pewien, czy miała wspólnika. Nie byłem zbyt mocno zbudowany, ale wątpię, aby sama była w stanie mnie tu przywlec. W sumie, kto mnie wtedy zawołał? Pomimo moich usilnych starań, nie mogłem sobie przypomnieć nawet płci tamtej osoby. Zanim mogłem wymyśleć cokolwiek więcej, usłyszałem kroki na zewnątrz. Mimowolnie napiąłem się. Kto to był?
Zanim podjąłem decyzję, jak odpowiedzieć, ujrzałem dziewczynę otwierającą drzwi. Dzierżąc nóż oraz nosząc ten sam płaszcz i szalik, biła we mnie wzrok. Próbowałem odwdzięczyć się spokojnym spojrzeniem, ale wyraźnie czułem szybkie bicie serca. Panicz w końcu wstał. Patrywałem się w nią ciszy, próbując domyślić się jej intencji na podstawie jej słów i czynów. Byłem w nieznanej sytuacji, nadal miałem zbyt wiele niewyjaśnionych pytań. Miejsce, czas, ich cele. Jakiekolwiek informacje byłyby przydatne. Będziesz wolny, kiedy tylko twój ojciec zapłaci, więc siedź cicho. W innym wypadku nie mogę zagwarantować, co ci się stanie. Kiedy skończyła mówić, siadła naprzeciw okna i zapaliła papieros. W świetle dnia mogłem łatwiej dostrzec jej twarz. Jej zaniedbane długie włosy były brudne, a jej długa grzywka prawie zasłaniała jej wzrok. I blada skóra nie była makijażem. Raczej się z tym urodziła, albo to skutek słabego zdrowia. Albo może prawa dragi? Hej! Jej głos zakłócił mój tok myślenia. Chłodno patrzyła się na mnie z papierosem w dłoni. Wyjaśnię ci kilka rzeczy. Kiedy skontaktuję się z twoim ojcem, nic nie mów, nie ruszaj się, nie miej głupich pomysłów. To nie jest gra. Nie mam cierpliwości i nie przeszkadza mi ucieszyć cię, łamiąc ci kilka kości. Przetrawiając jej każde słowo, zastanawiałem się, co odpowiedzieć. Rozumiem. Rozumiem. Będę grał według twoich zasad. Nadal oceniając najlepszy sposób, jak się nią zająć, powinienem jej nie prowokować dla mojego własnego bezpieczeństwa. Lepiej dla ciebie. Będę wolny, kiedy tylko dostaniesz pieniądze, prawda? A jak sądzisz? Jedną szalacka odpowiedź dowiodła moich domysłów. Nie żeby jej zapewnienie znaczyło cokolwiek. Gdyby obietnica porywacza cokolwiek by znaczyła, to nawet pokój na świecie nie byłby marzeniem ściętej głowy. Ao Chen Yang, wiek 18 lat. Jedyny syn prezesa Hua Yang. Adres to aleja Chongcheng 2. Mieszka sam. Codziennie kupuje śniadanie o 10 rano. Biega w parku do 20. Szkoła wieczorowa w każdy wtorek i czwartek. Kończy o 9:30. Zawsze idzie skrótem pod wiaduktem w budowie. Leniwo czytała informacje o mnie, co chwila przerywając i patrząc na mnie, jakby czegoś oczekiwała. Dosyć wyczerpująco. Szuknęła, zauważając mój brak reakcji. Wyciek prywatnych informacji nie jest niczym nowym, ale nadal nieswojo by słuchać, jak ktoś recytuje twoją codzienną rutynę jak inwokację. Jeżeli wiedziała tak dużo o mnie, czy to znaczyło, że stał za tym jakiś mój znajomy? Moje wysiłki przypomnienia sobie nadal spaliły na panewce. Ciężko wierzyć, że miała jakikolwiek powód, aby upatrzyć mnie. Nikt poza moimi rodzicami i ochroną budynku nie znał mojego rozkładu dnia, i żadne z nich by mnie nie wydało. Zacznijmy od najważniejszych rzeczy. Wiesz, że nie musisz trzymać moich nóg związanych. Nie mam zamiaru uciekać. A ty, jeżeli mi nie wierzysz, to i tak mam związane ręce. Poza tym masz nóż. W takiej sytuacji nie mogę uciec, nawet gdybym chciał. To bardzo uciążliwe być skrępowanym w ten sposób. I w sumie to bezce. Już ci mówiłam! Przerwała mi, kucnęła przede mną i zażarła mi prosto w oczy. Nienawidzę ludzi takich jak ty. Przestających pieniędzmi wszędzie, nigdy nie czeka, nie czujących żadnego bólu, zawsze wszystko idzie po waszej myśli. Nic nie wiesz, i tak odgrywasz wszechmogącego. Jak jakaś wielka szycha. Uciążliwe! Guzik, mnie to obchodzi. Lepiej sprawmy, żeby było ci jeszcze gorzej. Zaporąbana osobowość.
Czułem jej wrogość, ale nie zamierzałem jej tego tłumaczyć. Zbyt wielu ludzi uważało społeczeństwo za niesprawiedliwe. Zawsze winiło kogoś innego za swoje porażki. Uważają, że to oni są ofiarami systemu. Gdyby dało się jej to wytłumaczyć, to nie byłaby porywaczem. Co? Zabrakło pary w gębie? Zauważając moją ciszę, próbowała mnie sprowokować. Odwróć wzrok. Nie byłem wystarczająco głupi, aby dyskutować z kimś, mając związane ręce, zwłaszcza jeżeli ten ktoś miał nóż. Frajer. Widząc, że nie odpowiedziałem, zaszydziła i straciła zainteresowanie mną, wracając do okna. Porozmawiaj. Starsza dziewczyna. Jak ci na imię? Jak ci na imię? Dziewczyna patrzyła się w swój telefon i nie dosłyszała mojego pytania, więc je powtórzyłem. Łani. Nieopatrznie powiedziała dwie sylaby, zanim przerwała w trakcie. Podniosła głowę i spojrzała na mnie uważnie. Możesz powtórzyć? Skrycie zapamiętałem jej częściową odpowiedź, ale zachowałem się, jakbym nic nie usłyszał. Cs. Myślisz, że ci powiem, żebyś mógł później zadzwonić po psy? Więc jak mam się do ciebie zwracać? Słysząc moją odpowiedź, wybuchła śmiechem. Jak się do mnie zwracać? Ogłupiałeś? Zwij mnie jak chcesz. Nie jestem tutaj, żeby się kolegować. Czego chcesz? Tępy jesteś, czy co? Kasę oczywiście. Myślisz, że bawi mnie porywanie ludzi? Sząknęła z pogardą. Wtedy wredny uśmieszek zagościł na jej twarzy. Oczywiście dawanie lekcji typom takich jak ty również daje frajdę. Inaczej myślałbyś, że cały świat kręci się wokół ciebie. Jej słowa były nadal wrogie. Nadal nie miałem pojęcia, dlaczego jest taka gniewna. Pomijając wszystko, sam fakt, że wcale jej nie znałem, sprawiał, że jej żal do mnie był kuriozalny. Więc co się stanie, kiedy już dostaniesz pieniądze? Celem porwania są oczywiście pieniądze, ale pieniądze na co? Będą żądać więcej? Uciekną za granicę? I najważniejsze, czy zamierzają mnie puścić? A jak sądzisz? Zniosła kąciki swoich ust i odpowiedziała pytaniem. I wymijający uśmiech był wstrętny. To i tak nie twój interes. Po prostu módl się, żeby twój ojczulek szybko wybulił kasę. Taka sumka nic dla was nie znaczy, co nie? Też mam taką nadzieję. Wspomnienie o tym przykryło mój umysł cieniem, ale nic nie byłem w stanie z tym zrobić. Odpocznij. Powinienem odpoczywać, kiedy tylko mam okazję. Nie byłem pewien, ile czasu minęło, ale stałem się głodny. Moja głowa nadal trochę mnie bolała, a związane ręce i nogi tylko pogarszały sprawę. Siedziała tylko przy oknie i patrzyła się w swój telefon. Ciągle do kogoś dzwoniła z niespokojnym wyrazem twarzy. Czemu czegoś nie zjesz? Nie jestem głodna. Jadłaś już rano? Przejdź do sedna i przestań obijać w bawełnę. Odpowiedziała zimno, patrząc się na mnie z pewną irytacją. Chcę do domu. Chcę iść do domu. Myślisz, że to zabawne? Nie okazała szacunku dla mojej bezpośredniej odpowiedzi ani mojego poczucia humoru. Chcesz pieniędzy, tak? Jak dużo? Nie twój interes.
Próbowałem z nią negocjować, ale wyglądała na coraz bardziej poirytowaną. Słuchaj, jeżeli puścisz mnie teraz, wszystkie moje pieniądze są twoje. Cała gotówka przy mnie i na koncie bankowym. To powinno wystarczyć, prawda? Nic nikomu nie powiem i udam, że to się nigdy nie wydarzyło. I tak mieszkam sam. Nikt nie będzie nic podejrzewać, jeśli powiem, że poszedłem na spacer. Stul dziób. Bierzesz mnie za idiotkę? Dlaczego miałabym ci wierzyć? Myślisz, że możesz się wygadać z tej sytuacji? Po prostu zamknij się i czekaj, aż twój ojczulek zapłaci. Prychnęła, nie okazując zainteresowania moją ofertą. A co, jeżeli nie zapłaci? Zapłaci. Przerwała mi, wzruszając brwiami w odpowiedzi. Będziesz miał solidne problemy, jeżeli nie zapłaci. Zrozumiałem jej insynuację. Mój suchy chichot wydawał się gorzki. Miała rację. Wpadnę w kłopoty bez okupu. Stłumiłem mój niepokój, wiedząc, że nie był czas na panikę. Moimi priorytetami było zebranie tak dużo informacji jak możliwe i odzyskanie sił i znalezienie okazji do ucieczki. Mogę dostać coś do jedzenia albo picia? Nic nie jadłem od wczoraj. O! Bez jednego obiadku i paniczek już zgłodniał. Przyznałem bez wahania. Mój głód był prawdziwy i nie było nic imponującego w ukrywaniu tego. Nie miała nic w odpowiedzi, więc po chrząknięciu nalała do szklanki wody z butelki. Nie mogę jej złapać, dopóki mnie nie rozwiążesz. Pij językiem, jak pies. Próbowałem przekonać ją do poluzowania więzów, jednak nie miała intencji tego zrobić. Wypij. Więc przytrzymaj ją, proszę. Serio? Zauważając, że zrobiłbym to, co sugerowała, brzmiała na zaskoczoną. To w końcu twój pomysł. Jak ci się nie podoba, to możesz mnie napoić. Bez zęknięcia odpowiedziałem jej chłodno. Dumą nie da się najeść, a ja muszę zachować siły. Dlaczego ty? Przyzwyczaiłem się do tego. Jeżeli ktoś chce cię obrazić albo zdenerwować, po prostu to zaakceptuj. Ludzie są jak koty. Nie kazują zainteresowania zabawkami, które się nie miotają. Nie ruszaj się. Straciwszy opanowanie, podeszła do mnie bliżej ze szklanką w ręce. Co ty ro... Bez okazji do dokończenia zdania zostałem przyciśnięty do ściany. Pochyliła mi głowę do tyłu i siłą wlała mi wodę do gardła, jak na jakiejś torturze. Chcesz jeszcze trochę? Podniosła powieki, ciesząc się zwycięsko. Wal się. Nie mogłem nic powiedzieć, kiedy się dławiłem. Rozlana woda nasączyła moje ubranie, sprawiając, że drżałem od zimna. To było bezpośrednie i brutalne, ale przynajmniej mogę trochę odpocząć po wypiciu wody. Komórka na stole zaczęła wibrować. Po zobaczeniu numeru rzuciła na mnie spojrzenie i zaciśniętymi wargami. Ludzie mają pewne odruchy, kiedy są pod presją, jak zaciskanie warg, przeczesywanie włosów albo obgryzanie paznokci. Osoba, o której mowa, może nie być tego świadoma, ale jej mowa ciała zdradza prawdziwe emocje. Siedź tutaj, nie waż się nawet pisnąć. Rzuciła groźbą i wyszła przez drzwi z telefonem. Przez zamknięte drzwi ledwo słyszałem rozmowę na zewnątrz, ale nie byłem w stanie zrozumieć jej treści. Czy to był wspólnik? Szanse na ucieczkę były jeszcze mniejsze, jeśli było ich więcej. Westchnąłem w stronę nieba. Jakby drwiąc z moich wysiłków, los zsyłał na mnie wszystkie niechciane skutki. Gdyby była tylko ona, wtedy powinienem odpoczywać, kiedy tylko mogę. Mogła istnieć szansa ucieczki, gdyby odwróciła na moment uwagę. Drzwi nie były jedynym wyjściem.
Może byłbym w stanie wyskoczyć przez okno, gdybym mógł się oswobodzić z więzów. Położenie, liczba ludzi, wyposażenie. Zbyt wiele niepewności. Nie mówiąc już o tym, jak pozbyć się więzów. Bardziej praktyczne było wymyśleć coś samemu, niż czekać na pomoc. Idealnie byłoby przekonać ją, aby puściła mnie wolno. Absolutnie nie mogę jej sprowokować, zanim nie będę przygotowany. Przynajmniej powinienem spróbować sprawić, aby opuściła gardę, co umożliwi mi ucieczkę. Potem wszystko poszłoby jak z płatka. Obserwujmy okno. Za okna widać niebo. Gdybym mógł podejść bliżej, to zdobyłbym więcej informacji. Nie jest zamknięte, jednakże to miejsce wydaje się nie być na parterze lub pierwszym piętrze, więc wyskoczenie przez okno odpada. To sprawia, że drzwi są jedynym wyjściem stąd. Żółknący papier ujawnia oznaki wieku. Wydaje się to być jakaś popularna gra sprzed lat. Nie ma nic nadającego się na broń, poza długopisem, który słabo się sprawdzi przeciwko nożu. Bliższe spojrzenie ujawnia, że zegar nie chodzi. Wskazówki pokazują 5:46. Więc wszystkie moje domysły są teraz bezcelowe. Kto wie, jak dużo czasu minęło. Mimo iż nie znam czasu, nie jestem przynajmniej oszukany przez błędną informację. Słońce świeciło przez okno pod pewnym kątem, nadając ciemnemu pomieszczeniu trochę dynamiki. A zapach pleśni wydawał się lżejszy. Niech to. Dziewczyna chodziła po pokoju w tą i z powrotem, wyraźnie zaniepokojona. Coś nie tak? Twój ojciec nie wierzy, że zostałeś porwany. Co za kretyn. Pewnie myśli, że to przekręt. Konsekwencje są oczywiste. Nawet ja nie wziąłbym takiego telefonu na serio. Jego syn Alek dostanie kuku, jeżeli wkrótce nie uwierzy. Co w tym śmiesznego? Myślisz, że nie położę na ciebie palca? Skrzywiła się, kiedy usłyszała mój śmiech, po czym złowrogo wyjęła nóż. Nie, po prostu nie jestem dla niego taki ważny. Co masz na myśli? Zauważając, jak dziwne było moje stwierdzenie, podniosła brwi i czekała na odpowiedź. Nie miałem kontaktu z rodziną od dłuższego czasu. Nasze relacje nie są takie bliskie, jak myślisz. Od kiedy tylko zostałem porwany, zastanawiałem się, czy powinienem jej to powiedzieć, czy nie. Byłem słabym celem na zakładnika. Może puściłaby mnie wolno, lub uciszyła. W każdym razie dowiedziałaby się tego prędzej czy później, więc równie dobrze mogłem od razu być szczery. Czemu? Faza buntu, czy coś? Jest zapatrzony w siebie. Może to tylko pracoholik. Moje skomplikowane relacje z rodziną były trudne do wyjaśnienia w kilku słowach. Zastanawiałem się, jak połączyć zdania w całość, aby odpowiedzieć na jej pytanie. Spędzę pół roku za granicą i w ogóle nie martwię się rodziną. Pracuję do północy, nawet kiedy jest z powrotem w Tajwanie. Prawie go nie widuję nawet we święta. Ciągle myślę o firmie. To wszystko dla udziałowców i pracowników, bla bla bla. Moim zdaniem to wszystko dla jego ego. Nieważne, czy to była moja ceremonia, urodziny, czy nawet wypadek samochodowy. Nigdy się nie pojawią. Nawet kurna nie zadzwonił. Ewidentnie jego praca jest dużo bardziej ważna ode mnie. Prawdopodobnie nawet by nie wiedział o wypadku, gdyby szpital nie zadzwonił pod kontakt awaryjny. Próbowałem zruszyć ramionami, ale moje związane ręce to uniemożliwiały. W każdym razie nie dba o to, czy żyję, czy nie. Może nawet poczuć ulgę, słysząc o moim porwaniu.
Przykro mi, ale lepiej byś wyszła porywając jego sekretarkę. Co mi tam? Jeżeli mnie teraz wypuścisz, to w bonusie sprzedam ci numer jego sekretarki. Zaproponowałem jej pół żartem, jednak jej reakcja była nieoczekiwana. Nie odezwała się, tylko patrzyło na mnie chłodno spod okna. Myślisz, że to śmieszne? Ku mojemu zdziwieniu podeszła do mnie, przeczesując swoje włosy. Myślisz, że zasługujesz na sympatię? Mam cię żałować? Złapała mnie za kołnierz i przyciągnęła tak blisko, że czułem jej oddech. Wypadek samochodowy? Pobyt w szpitalu? Twój tatuś macie w dupie? Bądź kurwa wdzięczny, że nie zostawił ci kupy długów. Myślisz, że każdy ma szczęśliwą rodzinę? Szkoła, posiłki, mieszkanie? Tak wiele rzeczy bierzesz za pewne, które dla nas nie są. Przestań odgrywać ofiarę, skoro nic nie wiesz. Żygać mi się chce od ciebie. Każde słowo było przekazane jasno. Jej głos niósł pewien nieopisany ciężar. Widząc, że nie odpowiadam, puściła mój kołnierz i gniewnie splunęła na podłogę. Marnuję mój czas. Zdając sobie sprawę, że powiedziała za dużo, odwróciła głowę i wróciła pod okno, jak pęknięta bańka. Cóż, to nie zadziałało. Westchnąłem lekko. To jednak nie będzie takie proste. Miała rację. Chciałem wygrać jej żal, ale jednocześnie nie kłamałem. Ojciec, który zawsze pracuje, i matka, której nigdy nie ma w domu. To obraz mojej rodziny. Kiedy tylko wracałem do domu, jedyne co widziałem po otwarciu drzwi to obszerny, pusty salon. Zauważyłem, jak duży był dom. Tak duży, że jedyne co czułem to pustka. Zrobiłem wydech, podniosłem głowę i spojrzałem na mały kawałek nieba, widoczny przez okno. Jedynym kłamstwem było to, że już mnie to nie wzrusza. Głód. Nadeszła noc, a jedyne co jadłem to krakersy. Nigdy nie myślałem, że głodowanie jest takie nieprzyjemne. Zdawało się, że ona też nic nie jadła. Albo gapiła się w telefon, albo paliła papierosy, patrząc przez okno. Było kilka telefonów, ale zawsze rozmawiała na zewnątrz, więc nie mogłem ich słyszeć. Nie wiedziałem, o czym dyskutowali, ale nie wydawało się, żeby negocjacje z moją rodziną były gładkie. Pomimo wahań zadecydowałem się jej zapytać. Co? Trzebuję pójść do łazienki. Rzuciła mi spojrzenie, ale zachowała się, jakby nic nie usłyszała. Powiedziałem, trzebuję pójść do łazienki. Powtórzyłem. Tym razem powoli obróciła się ku mnie. Ty! Prawdopodobnie nie przewidziała moich potrzeb fizjologicznych. Niezręcznie otworzyła usta, ale nie powiedziała. Nie możesz sam coś wymyśleć? Zdecydowanie typ, który się denerwuje, kiedy nie ma nic do powiedzenia. Odwróciła swoją surowo wyglądającą twarz, uderzając kłykciem w stół. Zdając sobie sprawę, że to może być szansa na zmuszenie jej do rozwiązania sznurów, zamilkłem. Nie znając mojego planu, zachowywała się lekkomyślnie, ale ciągle rzucała spojrzenie w moim kierunku. Ponieważ prawie już nadszedł czas, westchnęłam niewinnie. W takim razie będę musiał to zrobić tutaj. Czekaj! Widząc, że nie żartuję, zatrzymała mnie z cieniem na twarzy. Debil jesteś! Nie możesz samemu pójść do łazienki! Siedzenie w starym domu było jedyną rzeczą, ale nawet porywacz nie chciałby siedzieć w pokoju pełnym odchodów. W tym stanie nie mogę nawet się rozpiąć. Ty! Jesteś taki wkurzający! Nagle pchnęła mną o ścianę i obróciła. Co do? Nie widząc nic, spanikowałem. Próbowałem sam się obrócić z powrotem, ale tylko usłyszałem głos koło ucha.
Cicho bądź. Przycisnęła mnie swoim łokciem i poczułem chłodny dotyk na plecach. Wiedziałem, co to było. Zero gadania, zero szamotania. Poruszysz się, dostajesz kosę. Krzykniesz, dostajesz kosę. Chyba nie zamierzała mnie wykastrować. Wiedziała, że nawet bez genitaliów musiałbym korzystać z łazienki, prawda? Wytrzymaj. Wziąłem się w garść i zmusiłem do zachowania ciszy, czekając na jej kolejny ruch. Nagle ucisk na moich dniach zniknął. O! Było to dużą ulgą, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Moje ręce były w końcu wolne i czułem się, jakby cała moja energia się zużyła. Nigdy nie myślałem, że swoboda ruchów mogła przynieść takie szczęście. Nawet ramiona i kark czuły się dużo lepiej. Mogąc ruszać rękami, moje szanse na ucieczkę były dużo wyższe. W górę ręce. Tak jakby czytała w moich myślach. Zobaczyłem ostry nóż, kiedy się obróciłem. Mówiłam, ręce do góry. Moment, miałem rację. W ogóle nie dała mi szansy się wytłumaczyć. Nie ryzykując życia, posłusznie podniosłem ręce. Nie mogę uciec nawet bez sznurów. Kto byłby na tyle głupi, aby walczyć z kimś, kto ma nóż? Zignorowała moje uwagi i nie okazała najmniejszego zawahania w swoich ruchach. Moje szczęście wyparowało natychmiastowo. W ciągu minuty mojej wolności wróciłem z powrotem do bycia więźniem. Jeden rzut oka na łazienkę i zabytkowa to jedyne słowo, które przyszłoby mi do głowy na jej określenie. Stara łazienka oczywiście nie była duża. Światło z okien było jedynym oświetleniem, a powietrze śmierdziało grzybem. Płytki były oblepione brudem. Wanna pokryta płytkami oraz zielona toaleta wyglądała jak produkt ubiegłego stulecia. Odpływ był tak ohydny, że nie chciałem na niego patrzeć. Próbowałem zrobić minę do lustra, ale moje odbicie było tak zamazane, że nawet nie mogłem się rozpoznać. Mój wysiłek w celu rozszarpania sznurów spełzł na niczym. Poruszyłem związanymi dłońmi do przodu i w tył, ale nie mogłem się go pozbyć bez jakiegoś narzędzia. Gdybym znalazł jakiś ostry przedmiot, jak brzytwę albo ostrą płytkę. Skończyłeś już? Lepiej, żeby nic ci nie strzeliło do głowy. Prawie skończyłem. Brzmiała nas niecierpliwioną tam za drzwiami. Aby uniknąć podejrzeń, postanowiłem nie siedzieć zbyt długo. Przygotowałem się do wyjścia, kiedy tylko załatwiłem interes. Przerwy do toalety były jedynym momentem, w którym byłem sam. Gdybym tylko znalazł jakąś broń. Odkręciłem kran. Niespodziewanie nadal w nim była woda. Po wyjściu natychmiast podeszła do mnie na wszelki wypadek, gdybym coś ukrywał. Od sznura do kieszeni nie pominęła żadnego szczegóły. Przecież nic nie mam. Nawet rewizja nie usunęła jej podejrzeń, ponieważ wydawałem się być zbyt posłuszny. Wszystko będzie dobrze, jeżeli będę współpracował, tak? Nie jestem na tyle odważny, aby ryzykować swoje życie. Lepiej, żebyś nie był. Tylko sobie narobisz kłopotów, jeżeli spróbujesz uciec. Jeżeli sznury cię nie powstrzymają, to nie mam nic przeciwko połamać ci nogi. Składając tę ostatnią groźbę, wróciła pod okno i zapaliła papierosa. Zmęczona podparła swoją głowę. Niechlujne włosy ukryły jej wyraz twarzy, przez co ciężko było określić jej myśli, które zdawały się znikać razem z dymem papierosa. Hej. Opatrznie przeglądała mój telefon, kiedy nagle zapytała.
Dlaczego nie masz numeru do swojej mamy? Skasowałem przez przypadek. Jest zajęta. Nie ma na mnie czasu. Nie mając chęci do rozmowy o mojej rodzinie, starałem się szybko uciąć temat, jednak zaczęła kpiąco się naśmiewać. Tak zajęta, że nawet nie wie, że jej syn został porwany? Tylko twój ojciec pracuje, racja? Czym jest zajęta? Zakupy? Popołudniowa herbatka? Kupowania luksusowych torebek za granicą? Jak bardzo uprzedzona możesz być. Miałem dosyć jej bezmyślnego nastawienia. Próbowała przedstawić bogatych ludzi jako świnie taplejące się w pieniądzach i innych luksusach. Nie mieli żadnych zdolności ani sprytu. Nadawali się tylko do zarządzania innymi ludźmi przy użyciu pieniędzy, wykorzystujący swoich pracowników każdego dnia, tylko by zarobić więcej pieniędzy do szastania. Nie wiedziałem, jak wiele ludzi wierzyło w takie stereotypy. Zawsze podejrzewali innych o machlojki, jeżeli mieli lepsze życie od nich. Nie zastanawiałem się nad powodem tych różnic, tylko prosto lamentowali nad społeczną nierównością, przeklinali czyjś sukces. Taka ślepa nienawiść do bogatych była po prostu żałosna. Wszystkie ich roszczenia, że oni mają po prostu farta i polegają na rodzicach, też bym tak mógł, gdybym był bogaty, są tylko po to, aby napędzać ich poczucie samousprawiedliwienia. Uprzedzona. Słysząc moje słowa, parsknęła, podniosła brwi z dezaprobatą. Żartujesz sobie? To chyba ty jesteś uprzedzony. Co możesz osiągnąć bez dyplomu? Ej, kto wpuścił takich ludzi do środka? Uważajcie, musi być złodziejem, skoro jest taka biedna. Czyż to nie są wasze teksty, a? Po jej żywiołowym małpowaniu wybuchła śmiechem. Głos pełen samouniżenia. Chciałabym wiedzieć, czym sobie zasłużyłam na wszystkie twoje uprzedzenia. I ton brzmiał jak kogoś, kto przeszedł przez dużo dyskryminacji. Nie jestem pewien, jakie doświadczenia mogły prowadzić do tak ekstremalnego sposobu myślenia. Jednak takie słowa z ust porywacza zdawały się tylko udowadniać te uprzedzone stwierdzenia. Nieważne. Odwróciła głowę i nie chciała więcej mówić. Nadeszła noc. Jej oczy błyszczały jak gwiazdy i skupiły się na jakimś dalekim miejscu, którego nie mogłem dostrzec. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Znam to. Świat nie jest sprawiedliwy. Szept dziewczyny był ledwo słyszalny i nie byłem pewien, czy skierowany do mnie, czy do jej samej. Odbił się echem po pomieszczeniu niczym zaklęcie i zostało na długi czas. Wiele rzeczy było łatwiejszych niż oczekiwała. Nie wiedziała, że porwanie mogło być takie łatwe. Zgarnęli go bez żadnego oporu. Dziewczyna patrzyła na chłopaka przy ścianie, który skalił się, aby zachować odrobinę ciepła. Krótkie i szybkie oddechy sugerowało, że nie mógł odnaleźć spokoju nawet we śnie. Niepewna, czy naprawdę zasnął, dziewczyna nie zamknęła oczu pomimo zmęczenia, bojąc się, że mógł uciec, jeżeli nie byłaby czujna. Kiedy tylko dostanie okup, będzie mogła zacząć nowe życie. Z dala od Lecz przemienił się z powrotem w to samo srogie spojrzenie. Dawno temu zadecydowała, że nie ma znaczenia, jaka była cena. Tak długo jak żyła dla kogoś jeszcze, będzie walczyć o swoje własne prawa.